Tym razem obyło się bez awantur i podzielonych zdań. Wczorajsza sesja Rady Miasta Rybnika odbyła się bez większych emocji, a pierwsza część posiedzenia dotyczyła pieniędzy, o które często jest spór. Nie tym razem, bo zmiana podatku od nieruchomości, ale nie liczona w złotówkach, a w groszach. Czy to symboliczne podwyżki? Podatki i szkoła mistrzostwa sportowego to główne punkty sesji rybnickich radnych i prezydenta miasta. Przykłady zmian w opodatkowaniu nieruchomości i środków transportowych pomiędzy latami 2014 i 2015 nie będą aż tak drastyczne, zapowiada prezydent miasta Adam Fudali. Różnice niewielkie, bo kilkugroszowe. Podam przykład. Mieszkanie, domek o powierzchni około 200 metrów z garażem, z budynkiem gospodarczym, to jest roczny wzrost w granicach 90 groszy, na rok 90 groszy. Dom o powierzchni 110 metrów kwadratowych to wzrost w skali rocznej o 45 groszy. Podobnie jest też z podatkami od środków transportu. To są przede wszystkim duże ciężarowe samochody. Ten wzrost liczony narastająco w sumie dla naszego miasta to będzie rocznie około 10 tysięcy złotych więcej, więc na pojedynczy samochód również to są liczone w groszach. Miastu udało się również oszczędzić. Planowany deficyt z 97 milionów został zmniejszony do 42. Zapotrzebowanie na kredyt, które wynosiło przeszło 100 milionów, dziś jest zerowe. Można powiedzieć, że kondycja finansowa miasta nie jest taka zła. Jednym z punktów sesji rybnickich radnych był zamiar przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 2 imienia Świętej Jadwigi Królowej Polski na Szkołę Mistrzostwa Sportowego. Zaplecze już jest w postaci nowoczesnej hali i wykwalifikowanej trenerskiej kadry. Zapotrzebowanie na rozkwit sportu jest bardzo duże i w tej chwili będzie to szkoła, Rada Miasta taką decyzję podjęła, szkoła mistrzostwa sportowego z nastawieniem na dyscyplinę, jedną dyscyplinę sportu, na siatkówkę. Teraz wystarczy czekać na pierwszy nabór siatkarzy, bo właśnie klasa o takim profilu ma tam powstać.